Cześć, dzisiaj zapraszam Was na pierwszy mój odcinek z cyklu Mix Unboxing. Mix, tym razem nie za duży unboxing, 5-saszetkowy. Czekam na kolejne dostawy różnych edycji, więc zrobimy taki specjał następny z, myślę, sporą, większą ilością saszetek. Tym razem najbardziej popularne saszetki Champions League, Ekstraklasa, Topsy i Euro. Zaczniemy. Po kolei mamy Euro, T-Mobile, Bundesliga, to tutaj jest w tym przypadku mamy też zeszłoroczną T-Mobile i Champions League, także zobaczymy, która się okaże najlepsza. Zaczynamy oczywiście od Euro. Ach, znowu saszetki twarde tym razem. Ten palec boli. O, niestety tylko leasing. Także słabo. Na ręce to mam Samarasa, Torresa, Szewczenko, Isaksona i Makarfiejewa. Niestety, ale słabiutko. Ach, tu będzie Euro, ma tylko leasinga. Teraz jedziemy z T-Mobile. Zobaczę, jak się przyjmie ta seria u mnie. Mix unboxingu, jeżeli się przyjmie, będziemy robić częściej. O, tu już mamy ulubieńca Radowicza, ulubieniec fanów, czyli T-Mobile już zdecydowanie jest lepszy, w lepszej pozycji. No i mamy bazówki, mamy Broża, mamy Iźwolta, mamy Iniaka, Pawelec i Soares. Tym razem zdecydowanie prowadzi T-Mobile dla mnie. Tu mamy Bundesliga 2013-2014. Tu też się akurat bardzo fajnie otwierają saszetki. Noweski, bazóweczka, Bayer, bazóweczka, chyba same bazóweczki. Tak, same bazówki, ale kiepsko. Na ostatnim miejscu jest Bundesliga, zdecydowanie. Teraz otworzymy T-Mobile, którą będziemy niedługo otwierać, boksa całego. Od Michała Kotlickiego zakupionego. No, te karty nie są za fajne, no ale cóż, trzeba uzbierać kolekcję, jak się już wzięło za to. Mołczyński, Zieńczuk, Gwiazda niestety. O, Banaś, kolega z tego, ze szkoły. Teodorczyk, chodziłem z nim. Konieczny. No i mamy ulubieńca fanów Lovrencisa. Plus Gwiazda. Także no, tutaj nawet myślę. No, te karty. No. Nie ma znowu tak źle, co? Niestety dzisiaj już więcej filmów raczej nie będę nagrywał z tego względu, że te gardło mi naprawdę nie pozwala egzystować. Ostatnia saszetka, tym razem mamy saszetkę z Champions League 2013-2014. Tu jeszcze z poprzedniego filmu z Chroma mi się uchowała jedna karta. No. Bore, Mandzukic. I to nie ma ciekawe. Mexes, Payet, Kagawa, czy Kagawa. No i Jakobsen fans tylko. No to wygląda to w ten sposób, że ostatnie miejsce zdecydowanie Bundesliga, z tego względu, że nie było żadnej karty specjalnej. Tu mamy Bundesligę. Na kolejnym miejscu usadowiłbym Euro tylko i wyłącznie z leasingiem, Nesidem. I teraz tak, trzecie miejsce dałbym tutaj, no właściwie tutaj jest ex aequo, bo tu jest ulubieńcy fanów i tu jest fans, więc to jest to samo. Czyli tutaj mamy ex aequo, Champions League i T-Mobile. I tutaj też był ulubieniec fanów, ale była jeszcze dodatkowo Gwiazda. Dlatego uważam, że zwycięzcą minimalnym, ale jednak tego mix unboxingu jest Euro, znaczy T-Mobile 2012-2013. Drugie miejsce jest ex aequo, ulubieńcy fanów, a czy T-Mobile i Champions League. Na
czwartym miejscu jest Euro i na piątym miejscu jest Bundesliga Stopsa. Także to by było na tyle. Jeśli się podobało, to skomentujcie. Będziemy robić więcej tego typu unboxingów. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.